Sukcesy szkoły mierzy się zawsze osiągnięciami uczniów. Oczywiście wpływ na to ma wiele wskaźników, między innymi wyniki egzaminów gimnazjalnych, promocja końcoworoczna, a przede wszystkim prestiż szkole nadają laureaci i finaliści konkursów, wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Z wielką dumą mogę tu powiedzieć, że w tym roku szkolnym, jak zwykle, mamy aż 6 laureatów konkursów przedmiotowych. 2 to jest z matematyki, 2 z fizyki i 2 z geografii. Oprócz tego mamy również finalistów konkursów przedmiotowych. Są to finaliści z języka polskiego, z języka angielskiego, z geografii i z chemii. Laureaci konkursów przedmiotowych przede wszystkim są zwolnieni z części, z danej części egzaminu gimnazjalnego, mają ocenę celującą na koniec roku z przedmiotu, z którego brali udział w konkursie. No i oczywiście, co jest bardzo ważne, każda szkoła ponadgimnazjalna w naszym kraju przyjmie ich jako pierwszych, mają pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Jest to zasługa oczywiście naszych uczniów, bo ich ogromna praca, ale też zasługa i zaangażowanie ich nauczycieli. Można powiedzieć, że nauczyciele w G1 ciągle pracują na 100%, mimo że za 2 lata tak naprawdę rozwiązane będzie gimnazjum. I muszę dodać, że drugim takim demotywatorem jest niemożność przystąpienia do wielu projektów. Na przykład nasza szkoła, ponieważ ma bardzo wysokie wyniki, dodatkowym prestiżem są laureaci, finaliści, nie może ubiegać się o dodatkowe środki unijne, na przykład na wyposażenie pracowni. Mogą to robić tylko szkoły, które mają niższe od krajowych wyniki egzaminów gimnazjalnych. Nazywam się Aleksandra Ścibior, jestem laureatką wojewódzkiego konkursu fizycznego i laureatką wojewódzkiego konkursu matematycznego. Nazywam się Paulina Nowak, jestem finalistką wojewódzkiego konkursu chemicznego. Jestem Michał Adamczak, jestem laureatem wojewódzkiego konkursu fizycznego. Tomasz Wincenciak, laureat wojewódzkiego konkursu geograficznego i finalista wojewódzkiego konkursu z języka polskiego. Siema, Mateusz Nowak, jestem laureatem wojewódzkiego konkursu geograficznego. Nazywam się Maciej Adamiak i jestem finalistą wojewódzkiego konkursu geograficznego. Nazywam się Michał Pająk oraz jestem finalistą wojewódzkiego konkursu chemicznego. Nazywam się Cezary Dudkiewicz, jestem laureatem wojewódzkiego konkursu matematycznego i finalistą wojewódzkiego konkursu języka angielskiego. Jak trudno znaleźć jest czas na przygotowanie się do tak ważnego konkursu, podczas gdy ma się także zwykłą codzienną naukę? No trzeba jednak trochę poświęcić czasu, trochę mniej czas skupić się na szkole i później to trzeba nadrobić jednak. Jak w Twoim przypadku wyglądały przygotowania do konkursu? No uczyłem się w soboty i no tym można skończyć. A kto najbardziej mobilizował? Nauczyciele, rodzice, rodzina? Mama, zdecydowanie mama. Ale tak krzyczała czy pozytywnie tak zachęcała? No tak i tak można powiedzieć. Będzie polityki. Skąd u Ciebie pomysł, żeby brać udział w tym konkursie? No od dzieciństwa byłem jakoś zainteresowany mapami i tego wszystko związane z geografią i pomyślałem, że skoro dużo o tym wiem więcej niż moi rówieśnicy, no to spróbuję, może się uda. No i pracowałem, no i chciałem osiągnąć cel, jakim jest zostać laureatem. Jak dużo pracy było potrzeba? Liczyłeś to? Ile to jest godzin, dni? No, nie liczyłem, ale dużo czasu mi to, musiałem dużo czasu przeznaczyć na to. No, musiałem sobie właśnie naukę tutaj w szkole pomniejszyć i nadrobić, ale uważam, że było warto, przyda mi się to. Czy gdy tyle czasu poświęci się na naukę, czy ta geografia jeszcze fascynuje, jeszcze interesuje, czy już może człowiek ma jej trochę dosyć? Interesuje. Jakie masz inne zainteresowania oprócz geografii? Matematyka. Ile czasu poświęcałeś na naukę? Czy to był każdego dnia, co drugi dzień, czy same weekendy? No myślę, że każdego dnia po trochu i szczególnie weekendy to był czas, kiedy się uczyłem, przygotowywałem. Skoro geografia jest twoją pasją, czy masz takie plany, takie marzenia związane z jakimiś, nie wiem, dalekimi podróżami? Myślę, że każdy by chciał. To jest fajna sprawa. Ale z drugiej strony nie myślę, że swoją edukację popchnę w kierunku geografii, raczej tutaj inne nauki. A jakie?
Myślę, że język polski, historia. Pewnie dla wielu twoich kolegów fizyka to troszeczkę czarna magia, skomplikowane wzory. Skąd u ciebie pomysł, żeby zajmować się fizyką właśnie? No pani Neumann mnie namówiła, ja się dopiero w październiku dowiedziałem, że będę brał udział w konkursie, także wie pan, no jakoś tak wyszło. Ale rozumiem, że nie żałujesz, bo to sukces. No nie żałuję, no nie ma czego, no. Tak naprawdę. Kolega przed chwilą powiedział, że pasjonuje się geografią, ale pewnie zmieni ten kierunek zainteresowań, a u ciebie, czy ta fizyka będzie takim wiecznym zainteresowaniem? No myślę, że zostanie, no bo jednak to jest szerokie pole do popisu, no i można się zainteresować różnymi aspektami tego. Co najbardziej interesuje cię w chemii? Chemia jest bardzo szeroką nauką i tak naprawdę dzięki temu konkursowi poznałam wiele jej innych dziedzin. No jest na pewno nieogarniona, jest na pewno taka, że tak naprawdę wydaje mi się, że dużo wiem, a jeszcze dużo, dużo nauki przede mną i nie mogę się doczekać, aż poznam dalsze gałęzie chemii. Gdy konkurs się zbliżał, wierzyłaś w to, że będzie tak dobrze, czy może była chwila zwątpienia? Nie, raczej to było tak, że przed konkursem jeszcze były bardzo dobre nastawienia po napisaniu konkursu, a przed wynikami to wtedy była taka chwila załamania, że już było takie, no chyba jednak nie da rady, ale udało się osiągnąć sukces mimo tych chwil. Jak znaleźć w sobie tyle mobilizacji, żeby oprócz codziennej nauki przygotowywać się jeszcze do poważnych zmagań wiedzowych? Może to nie jest takie trudne, bo sam konkurs jest sam w sobie wystarczającą mobilizacją, chęć osiągnięcia tego laureata, zaprezentowania się jakoś. Jak zareagowali rodzice, jak zareagowali nauczyciele na twój sukces? Zdecydowanie mnie wspierali. Właśnie tutaj pani Neumann mnie natchnęła, żeby wziąć udział w ogóle w tym konkursie. Rodzice też zawsze popierali moje pomysły. Planujesz kolejne udziały w tego typu wydarzeniach? Myślę, że tak, jeśli byłyby jeszcze okazja, na przykład w liceum.